Dzisiaj odcinek o murarce ogrodowej, ale nie tylko. Zobaczymy, czy się wygryzają. Tutaj jest taki mój starszy uliczek. Taki malutki. Macie taką metalową, starą kratkę. Te dziury są troszkę za duże, w sensie pszczoły swobodnie przelatują, ale też tu gnieżdżą się pleszki. Dzisiaj mogę w końcu nakręcić, bo z bliska ten ul, bo on nie, w tym roku jeszcze ich tu nie ma. One zwykle tak dopiero na drugi lęk tutaj się gnieżdżą, ale zobaczymy, czy w ogóle będą. Dwa lata pod rząd tutaj były dzieciaki. Dzioby tam wystają, jak się na Zoomie z daleka aparatem zrobi, to można fajnie dzióbki nawet obserwować. No ale tutaj mamy inne też gatunki. Jak widzicie, średnica tych rurek jest bardzo malutka i ja specjalnie daję też takie malutkie, żeby nie tylko murarce dać szansę, bo i tak faworyzujemy te nasze murarki mocno w porównaniu do innych dzikich gatunków, dla których one są jednak też konkurencją. Okej. Przejdźmy teraz do takiego mojego drugiego, nowszego ulika. Tu widzicie właśnie ten taki, powiedzmy, bardziej nowoczesny ulik. On jest po prostu na szybko skręcony z paru półek na ścianę, czterech skręconych razem i z pleksy docięta jej do tego, więc taki na łatwiznę trochę zrobiony, ale jest też fajny, też pszczoły go bardzo lubią. Tu ze względu, że to jest z pleksa i żeby to nie była taka szklarnia, to tylko ściany są z pleksy. Przód i tył jest zupełnie przewiewny. Więc tu z tyłu, nie wiem jak wam to pokazać, nie ma pleksy. Jest dwustronny i często też te rurki są tak przycięte, że kolanko jest w środku. Ok, jak widać, tu już jest rób duży, mimo że to są faceci w większości. Z tego co tu widzę, to panowie latają. Zobaczmy, tu mam takie pudełeczko z kokonami, zerkniemy do niego. Tu widzicie, że dużo pszczół już się wygryzło, to widać, to są takie pierwsze odchody tych pszczół, gliniaste, taką glinę puszczają zaraz po wygryzieniu się. Taka smułka u koni się nazywa, tak. Takie coś i zobaczmy, co tu się dzieje. Ok. To jest po nocy, więc jest chłodno, ale widzicie, już jest bardzo dużo takich kokonów wygryzionych. Jest też taka rurka, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Widać te ściany, przegrody i kokony, i też wyszły już z tej rurki prawie wszystkie. Tutaj ten pierwszy jeszcze nie jest wygryziony. Ostatnie dwa jeszcze siedzą. Jeżeli byśmy to... O, mamy też tu seks. O, jakby tu na słoneczko. O, i tu widać różnicę między płciami, bo faktycznie to jest para hetero. U muralek to różne konfiguracje są możliwe, więc... Więc to wcale nie oczywiste, jak widzicie dwie pszczółki na sobie, że to będzie samiec i samica. Tu ewidentnie widać różnicę. U samca widzicie, że jest taki biały irokes, a samica jest większa, ma całą czarną głowę. Samiec ma dłuższe czułki, samica krótsze. No i zaraz jakiś trójkącik tu się o planach. I no, tu mamy tego szczęśliwca, który dopadł, widzicie, tą samiczkę i jesz od razu przy wygryzaniu, tak? Kamień mam tu dlatego, że zawsze to troszkę stabilizuje temperaturę i nagrzeje się w dzień, odda troszkę ciepła w nocy. No, można się trochę przeczesać w trakcie. No, i tutaj mamy trzeciego chętnego chłopczyka. O nie, przydale. Dobre pozorom jest czyszczenie pewnie. Tak, samica się tu czyści.
Także tak to wygląda. Nie wiem, jak to się stało, żeście o, mieli pełne słońce. No, planowałam pokazywać wygryzanie, no ale już nam się trafiło. Tutaj się wygryza coś. No, zobaczmy. O nie. No nie mają łatwo dziewczyny, widzicie. One nie mogą nawet spokojnie wyjść z tych kokonów. Bo panowie już tu czekają. Także kolejna parka. I słychać, nie wiem czy słyszycie, ale słychać wygryzanie. No dobra, chyba nie będę kręcić dłużej. O murarkach jest dużo filmów. Jedyne co mogę powiedzieć to, żeby jednak co przynajmniej 2 lata czyścić rurki, wyciągać te kokony, ale wyciągać to bardzo, bardzo ostrożnie, szanując wszelkie inne żyjątka, które wam tam zamieszkają. No, tam się coś kotłuje. O, coś tu wyleciało. Jakbyśmy potrzymali trochę to na słońcu, może potrzymam trochę dla was, tam już jest. No dzieje się tu generalnie, jak widać. Potrzymam trochę je na słońcu, to może się za chwilkę powygryza więcej pszczół. No to też fajnie jest obserwować ten moment, kiedy wychodzą z tych kokonów. Przemieszamy je. Właśnie tu widać, jak się wygryza pszczółka. Ona jest bliżej wyjścia, więc to jest prawdopodobnie samiec, bo tak są poukładane w rurce pszczoły, że bliżej wyjścia są niezapłodnione jajeczka, czyli samce. Natomiast dalej będą samice, ale jak widzicie, one nie wychodzą wcale, nie budzą się po kolei, więc potrafią się zakorkować, jeżeli obudzi się najpierw gdzieś dalej pszczółka. Nie widzę, gdzie tu. O, tu się coś rusza jeszcze. Coś będzie tu wyłazić. Widzicie? Coś się rodzi. Nie chcę grzebać paluchem, żeby nie uszkodzić. Nie mam też ręki. O, i obok gryzie się. Widzicie, że przebija się przez kokon tu przy rurce. Jest ruch. Właśnie one tymi żuwaczkami wygryzają te dziurki. I nie wiem, czy słyszycie takie szeleszczenie. To właśnie te pszczoły. Tu nie wiem, czy będzie widać, jak oko ładnie widać. Takie zielonkawo się mieni w tym słońcu. O, jest, wychodzi! To nie jest murarka. To ma zbyt rudego irokeza. To musi być jakiś inny gatunek. I zielone oko, i rudy irokez. Także jesteśmy świadkami narodzin jakiejś fajnej pszczoły. Narodzin w cudzysłowie oczywiście. Dzięcioł nam też tu przygrywa. I inne ptaszki. Jak coś rozpoznajecie z tych ptaków, to mówcie, co tam mi gra. Ale fajnie. No nie wiem, gdzie tu patrzeć, bo tu już coraz więcej się rusza. A dopiero jesteśmy parę minut. Wyciągnęłam na ciepełko te kokony. Może dam wam taki obraz, niech co poobserwujcie sobie, co chcecie. Te pszczoły też nie dają miodu. Każda jest jakby, żyją sobie w kolonii, tak? W takich tutaj rurkach, co widzieliście. I lubią żyć koło siebie, ale każda żyje na własny rachunek. One nie, w ogóle nie. O, jest, wyszła nam dziewczyna i od razu ucieka przed chłopakami.
Jak widzicie, to był szybki start. Nie można się było przyjrzeć. No, a panowie już tutaj się czają. O, jest, wychodzi, wychodzi. Próbowała wyjść, ale zobaczyła, że jeszcze za ciasno. Łeb. Żeby łebek jej nie utknął, to sobie dogryzie jeszcze. Zobaczę, na ile mogę zbliżyć tu. Żeby jeszcze ta ostrość była odpowiednia. O, widzicie, tutaj też czułek krótki. Raczej to będzie dziewczyna, ale głowy jeszcze nie dam za to. O, tu nam coś się też wydarzyło na drugim planie. O, wychodzi, wychodzi, wychodzi. Poleciała. Nawet nie zdążą zauważyć, jaka płeć. Tu też, o, to piękna ruda. Justyna, patrz, co to jest. Oj, muszę ostrość poprawić. No i jakiś niezdecydowany ten zielonooki, piękny kandydat. Tam też się coś gryzie. Ciekawe, czy słyszycie to szeleszczenie. Tu mamy jakiś... No, dzieje się tu. Co one robią tak, że murują sobie z gliny ścianę. Potem zbierają pyłek, na ten pyłek składają jajo, potem znowu murują ścianę i znowu zbierają pyłek. Mówię o murarkach, bo tutaj, gdzie jest ten zielonooki, to tu te ściany nie wyglądają na murowane, tylko jakieś takie może z materiału roślinnego, więc to może być inny gatunek, który inaczej się zachowuje. Może ja je położę, będę miała wolną rękę. Będę stabilniej wam to kręcić. Jakby ktoś był zainteresowany takim filmem o tych narodzinach i coś, jak to wam opowiadam. O, okej. Okay. Teraz możemy sobie przekręcić, bo tutaj też jest, o, tu jest taka typowa rurka właśnie. Może jednak położę, będzie lepiej ostrzyć i będziemy widzieć, co się dzieje w tej komórce obok. O, rudy wychodzi. Ale jest piękny. Co on tu robi tymi nogami? Chłopie, chyba się obraca w tej komórce. Śmiesznie. Schował się. Za ostre słońce dla niego. No i tutaj widać właśnie, jak ta pszczółka muruje. Widzicie? To są z gliny takie ściany. Tutaj właśnie w tej komóreczce tą rurkę omawiam. I te kokony bliżej wyjścia powinny być mniejsze, a dalej większe, właśnie bliżej samce, dalej samice. No i ona tu zbiera pyłek, tego pyłku już teraz nie widać. Tutaj widzicie, troszkę pyłku widać w tym miejscu. Może ja wezmę sobie, o, igiełkami będę pokazywać. Tutaj jest trochę pyłku. Tu mamy tego rudzielca, co wychodzi, a tutaj mamy murarkową rurkę. I zwykle jest właśnie zatkana na samym końcu i jeszcze troszkę dalej ma zwykle jeszcze zatyczkę jedną, ale czasem są do samego końca, tak, załadowane kokonami. I widać tu fajnie teraz ten irokes u samca murarkowego. I samica, widzicie, nie ma tego irokeza, więc to jest tak jakby najszybciej, najłatwiej można poznać właśnie potem. No, coś się rozmyślił, chyba jest jakiś wstydliwy ten zielonooki, piękny chłopak. Tutaj też coś się wygryza pod tą parą, nie wiem, czy widzicie. Wszystko się zaczęło ruszać, jak tylko wyciągnęliśmy je na słońce. Tu też kolejna. Że tak pokażę. Tutaj, o, w centrum obrazu teraz macie kolejną pszczółkę. No ogólnie ja mogę tak siedzieć i obserwować, jak to wszystko tutaj
czeka. Wiecie, że one już są gotowe tak naprawdę i dojrzałe pod koniec lata. Niektóre wcześniej, niektóre trochę później, ale są gotowe już pod koniec lata i one czekały teraz, aż do 22 kwietnia, żeby wyjść. I właśnie się wygryzają. I samce już dawno się wygryzają, tak 2 tygodnie wcześniej potrafią się wygryzać, natomiast samice zdecydowanie czekają na lepszą pogodę, a samce no czekają na samice, tak bym to nazwała. Tu mamy też, no rusza się, wszystko się rusza, po prostu mamy dobry termin, żeby zajrzeć do nich. Zdecydowanie. No i później właśnie jak mamy ten pyłek, na tym pyłku tylko jedno jajeczko w komorze, to wtedy wylęga się z tego larwa, zjada ten pyłek, potem ona sobie oprządza, robi sobie ta larwa taki kokon i w tym kokonie zamienia się od razu bez poczwarki w imago, czyli w taką postać jak teraz widzicie. Cała to historia tych pszczółek. One ogólnie są super fajne do ogrodu, ponieważ zapylają lepiej niż miodna, ze względu na to, że lepiej dla naszych małych ogródków na pewno, ponieważ miodna jest wierna. Jak zacznie na coś latać, to cały ul lata na ten sam pożytek, aż się nie skończy. Natomiast tu każda lata gdzie chce, więc zapylają przeróżne roślinki, nie omijają nic i zapylają w chłodniejszą pogodę. No i są takie ADHD pszczółkami, bardzo szybko jak widzicie latają. No takie ja nie nawet. O, języczek można było zobaczyć jaki ma długi. Taka pszczoła właśnie a propos zapylania, to się chciała pochwalić, nie wiem czy to ostrzyło, czy widzieliście. Te popisy języczkowe. Pewnie chyba nie było tego tak widać, jak na żywo. No, no, gdzie ty chłopie się wykręciłeś? Kurczę, tak chyba poczekam na tego zielonego, żeby wam pokazać, gdzie stopuję. Chociaż no tyle się tutaj dzieje, tyle tych pszczółek naraz wychodzi. Że ja sobie chyba poglądam, już nie będę was zanudzać tym tematem. Ale na przykład tu za kamieniem też jest fajnie gryzie. Ten kokon, widzicie jak sobie otwiera. No, wszędzie się coś dzieje ogólnie. Co jest ważne, jakbyście chcieli kupować domek, może tylko wam opowiem w międzyczasie, żeby tego czasu antenowego nie tracić. Na pewno musi być ta siatka zabezpieczająca przed ptakami. Rurki powinny być cofnięte przynajmniej 5 cm za tą siatkę, inaczej tak jak ja mam tu masę ptaków, słyszycie, no to są zainteresowane wyciąganiem tych rurek, wydłubywaniem, wyjadaniem tych kokonów, więc to wszystko musi być zabezpieczone przed ptakami, jak nie chcecie po prostu nakarmić ptaszków. Druga rzecz, bardzo ważna, to zabezpieczenie przed wodą i wilgocią. Zdecydowanie polecam jednak, żeby też te rurki były schowane. Wszystkie te komercyjne, może odwrócimy tutaj słońce. Wszystkie te komercyjne ule zwykle nie mają tych pochowanych rurek, nie mają tej siatki, rurki nie są cofnięte, więc takie sklepowe uliki nie nadają się po prostu zwyczajnie w świecie. Szkoda, że właśnie producenci się nie zainteresują, jak to powinno być zrobione. No ale tak jest, więc róbcie sobie naprawdę z byle jakiejś skrzynki, z czegokolwiek, ale lepiej zrobić samemu. No wylatują wszystkie, a ja akurat nie mogę zdążyć na taki wylot. O, zdążyłam. Poleciała. Gdzie nasz zielony? Wstydził się.
No, jeszcze wam tu przybliżę może, czy słyszycie to szeleszczenie. Nie wiem, czy ptaki tego nie zagłuszają. I kolejna pszczółeczka. Poleciała. Jak jest właśnie ładna pogoda, to one tak momentalnie startują, praktycznie od razu lecą. A jak jest troszkę chłodniej, no to potrafią jeszcze tutaj się trochę po, zwłaszcza samce, tak, powylegiwać, ponagrzewać, nie śpieszy im się tak jak tu teraz dziewczynom. Tutaj też coś się przypycha na mrurkę. Może ja odsunę ją, żeby nie utrudniać zadania tej pszczółce się, ale tam też kolejna próbuje się przeciskać tu. No widzicie też jak wychodzą, to są takie ulizane jeszcze, muszą się trochę poczochrać. Kolejna wyleciała, ojejku. Dobra, wracamy tu. Oj, coś się wydarło. W ogóle pszczoły właśnie jak coś je ugnieciecie, czy coś zrobicie, to one się drą. W ogóle mówi się, że one nie żądzą, nie mają żądeł. To nie jest prawda. One są bardzo łagodne i nie bronią gniazda, nie mają w ogóle tego druchu, więc w praktyce no nie stanowią żadnego zagrożenia, ale jednak żądło mają. Ja nawet sama myślałam, że nie mają przez wiele lat i nie wyprowadziła mnie żadna z błędu. No także lecą jedna za drugą, po prostu teraz się wygryzają wszędzie. Prognozy pogody też mamy dobre, one ewidentnie coś wiedzą na ten temat. No także taka, myślę, że trochę taka garść informacji o tych pszczółkach. I jeszcze właśnie te rurki, jakbyście chcieli im szykować, dla tych, którzy z murkami nie są zapoznani, to można ciąć tak jak wszędzie. Zobaczycie, że się tnie tak, że kolanko jest na końcu i wlot jest z jednej strony i one sobie pakują, ale równie dobrze można ciąć na tak, że kolanko jest w środku i rurka jest dwustronna. Może być zasiedlona z obu stron. Wtedy one mają... lubią takie krótkie rurki, moim zdaniem nawet trochę bardziej, mają krótszą drogę do pokonania, bardziej efektywne są w takich krótszych rurkach. No i nawet jeżeli nie macie ulika z otwartym tyłem, to one potrafią sobie wlecieć tam na tył rurek i też je zasiedlić, zwłaszcza jak rurki już im się kończą, to bardzo to lubią. Optymalne dla murarki ogrodowej wewnętrzna średnica to jest tak około 7 mm, więc to są takie dość dorodne trzciny, ale tak jak widzieliście, warto też różne rozmiary dołożyć, żeby mieć różne gatunki. Też różne drapieżne osy, które są bardzo pożyteczne w ogrodzie, też potrafią sobie właśnie zamieszkać w rurkach. Ja nie wiem, czy te moje rurkowe, czy jakieś inne, ale na przykład przyłapałam osę, jak mi zbierała gąsienicę z truskawek. Naprawdę. Oski też potrafią być fajne i wyglądają niesamowicie w tych rurkach, też jak kosmici tacy, bo są jeszcze zimą, jak się otwiera te rurki, to są niewybarwione. Ja jak zaczynam otwierać, widzę, że to jest coś innego, to już nie otwieram dalej takiej rurki, tylko zamykam, zaciskam tą rurkę z powrotem taśmą klejącą i wykładam z powrotem do ula. Jakby nie ingeruję w te rurki innych gatunków, staram się im już nie przeszkadzać, no bo nie wiem jak na to zareagują. Na pewno murarki no, są w kokonach, więc nie można tam się obchodzić niezbyt delikatnie i one dają radę, ale z resztą staram się obchodzić delikatnie,
nie róbcie takich czystek tych swoich ulach, że po prostu wszystko, co nie jest murarką, to wybijacie, palicie, czy tam niszczycie i zabijacie, bo tak naprawdę trzymanie tych pszczół to jest taki nasz przywilej. Nie robimy za dobrej roboty dla środowiska, bo ingerujemy, faworyzujemy jeden gatunek z naprawdę setek innych gatunków dzikich pszczół. Tak samo miodna, to nie jest jakaś dobra robota dla przyrody, jak mamy ule. Nie oszukujmy się, robimy sobie przyjemność, możemy je obserwować i ja tak do tego podchodzę. Natomiast jakbyście chcieli naprawdę dzikim gatunkom pomóc, no to ważne jest, żeby zostawiać jakieś dzikie zakątki w ogrodzie z naturalnymi kwiatami, żeby dużo mieć tych kwiatów kwitnących w różnych terminach. To pomoże dużo bardziej pszczołom naszym niż nawet te domki, zakładanie domków, bo w tych domkach jednak robimy dużą kondensację, wystawiamy je na presję pasożytów ogromną, mają wszystkie rurki w jednym miejscu, przenoszą się wtedy te pasożyty łatwo, zwłaszcza roztocza, jak nie czyścicie tych rurek, które moim zdaniem są dużym zagrożeniem dla murarek. Ja nie jestem żadnym naukowcem, ale wiem, że po prostu jak widziałam takie nieczyszczone rurki, nie moje nigdy, ale niestety widziałam, dostawałam takie prezenty też. No i już widziałam, jak te pszczoły są po prostu zajęte czyszczeniem się z tych roztoczy. To jest taki złoty pyłek, te roztocze. One żywią się właśnie pyłkiem, nie pszczołami, ale na pszczołach się transportują. Te pszczoły, bardzo im to przeszkadza. One nie zajmują się już swoim życiem, tylko czyszczeniem się z tych roztoczy. No i nie wracają już do tego ulika, więc to może jest dobre. Ale nie wiem, czy one w ogóle wracają do jakiejkolwiek reprodukcji po takiej inwazji. I nie są w stanie się z tego wyczyścić, więc no więc z głową, tak? Też nie wybijajcie wszystkich pasożytów na potęgę, bo one też są ważne, to też bioróżnorodność. I dopiero ingerujcie, jak widzicie, że jest czegoś naprawdę dużo. To wtedy trzeba faktycznie przywrócić tą równowagę, ale którą naruszyliśmy tą kondensacją, dużą zagęszczeniem. Ale właśnie nie wybijajmy tak wszystkiego bezmyślnie. A jak nie wiecie, co to jest, to już na pewno nie wybijajcie tego. Zwłaszcza jak macie pojedyncze jakieś osobniki, pojedyncze rurki z jakimś ciekawym innym towarem, to traktujcie nie jak szkodnika, tylko jak bezcenny towar. Gdzie ja nie wybijam wszystkich tych, mam dużo różnych os, różnych innych gatunków i murarki też mają się świetnie, mimo to, że mieszkają razem, nawet z ptakami typu pleszki, bo pleszki akurat nie polują na pszczoły i mogą sobie żyć w jednym ulu, co jest w ogóle hitem. No okej, okay. Myślę, że jakby tu już nic nowego się nie wydarzy, cały czas się wygryzają. Zielony cały czas się wstydzi i nic chyba się nie zdecyduje nam na wyjście. Jeszcze zerknijmy, chociaż coś tu się dzieje u zielonego. Ale może ja się na niego zaczaję bardziej za chwilkę jeszcze. Jest zielony. Trzeba było chłopaka wywołać do tablicy. Się przeczesuje elegancik. Ciekawe, czy mogę tu bliżej? Nie mogę. Ale jest piękny. Przyznacie, że to jest takie złotko. Zupełnie inna pszczoła. Tam aż rurkami podrzucają wariatki. Ależ piękno. No zjawiskowy jest.
Zwłaszcza jak ja jestem opatrzona z murarkami, dużo. O, i był. No dobra, no to już naprawdę finał. Ten na żywy lot. Sama mówiłam, że one nie. Nie żądlą zbyt chętnie, ale silne mają żuwaczki. Mogą was uszczypnąć też niechcący na przykład. Ach, poszły. Na razie.